Siema, siema, hejos. Sprzedajemy MRF ERC 120. Poznałem ten motocykl. W ogóle nie siedzę tak w motocyklach, w tych różnych ich liniach, bo tu się okazuje, że RC MRF-a to jest po prostu trochę większa od zwykłej 120 MRF-y. Dlatego różni się tym, że ma ramę tam od 140 MRF-y. No i paroma tam różni się paroma dodatkami, takimi jak na przykład inny wydech. Co jeszcze? No trochę inne plastiki, inne siedzenie, inna kierownica. A tak poza tym to jest wszystko to samo. No przede wszystkim motocykl jest o wiele wyższy od zwykłej MRF-y. No i co? Wzięliśmy ten motocykl tylko na sprzedaż. Ale... że go wzięliśmy tylko na sprzedaż, mało używany, nie wiem, przepraszam, 8 motogodzin ma zrobionych, nawet nie całe, bo to nawet widać po zużyciu, jeszcze ma te włoski na oponach. Nie, no mało używany prawie w ogóle, ale to, że używany, to nie znaczy, że trzeba go sprzedać w takim stanie, jakim go wzięliśmy. Jak pierwsze odpalenie, musiał pochodzić tam z dobre 20 minut, żeby później na bez sania, żeby w ogóle to chodziło. Nie rób kupu na razie. No. Siema Piotrek. Pozdrawiamy Cię. Nie, na początku jak go odpaliliśmy, znaczy tak, to że używany mało, to nie znaczy, że mamy zły motocykl komuś sprzedać, bo tak jak widzieliście na początku na filmikach, na ssaniu zapalił, a potem jak z sania zszedł, to po prostu zaczął się dławić, nie chodził. Dopiero po 20 minutach jazdy dopiero zaczął normalnie chodzić. No i co? Wzięliśmy, rozebraliśmy gaźnik i się okazało, że tam trochę błotka. Ktoś wjechał w błotko i trochę było w gaźniku błotka. Wyczyściliśmy i teraz jest wszystko ok. Motocykl jest zimny, czeka na przyjazd klienta. 300 km gna. Nagram Wam, jak to odpala, jak klient przyjedzie. No i nie wiadomo, czy kupi. My chcemy ile? Wystawiliśmy go za, nie wiem, prawie 3-400 mamy ugadane. I teraz te 3-400, czy zostanie, czy jeszcze będzie targował? Dopiero okaże, czy się będzie targował, ale ma powiedziane, że ani złotówki już mniej nie schodzimy. I jeszcze ma ogarnięty gaźnik i wszystko jest cacane. Oprócz tego jednego plastiku, który z tej strony nie ma od początku, no to tak motocykl jest cały, kompletny, nowy, opony wycacane, włoski jeszcze czuć. Baja, baja. Czekamy. Czy 400? Ani złotówki mniej. Nie da rady. Się okaże, że będziemy jakimiś handlarzami i z tego będziemy żyli i zarabiali. Może tak się stanie, nie wiem. Ale na pewno nie nowe. Żadną dealerkę nie wchodzę. Coś z rynku kupić, sprzedać. Takie coś, o. Czyli okazyjnie. No, już chyba klient jest. A, no dobra, już wychodzę. No, jak już jest jeżdżone, klienci przyjechali, to już jest chyba sprzedany. Podoba się. Warto dbać o sprzęty do sprzedaży. Muszą być perfecto igła, muszą być super. Nawet nie swoje, do sprzedaży, do handlu. Musi być to miód malina. Jak masz na imię, powiedz? Patryk. Patryk? Tak. Kupiłeś MRF od nas? Kupiłem MRF 120 RC. Co? Podoba Ci się? Bardzo. Zadowolony jesteś, jak chodzi? Będzie jeżdżone. O, bardzo dobrze chodzi. Będzie jeżdżone, będzie upalane. Będzie jeżdżone i to potem. Wymarzony motocykl? No czy ja wiem, czy wymarzony, ale naprawdę ten jest taki jeden. Ale w ogóle, mi się bardzo chodzi podoba. Mi o dwa koła, nie? No to tak. Dwa koła. Można powiedzieć, że tak. No. W terenie będziesz jeździł, po torze, czy gdzie? Nie, bardziej w terenie. Z tatą, czy bez? Z tatą. A tata co ma? Nie, bo razem raźniej, nie, niż samemu. KTM-a, jakiego ty masz? KTM.
170. 170, tak? Tak. Czy 150, 120? Nie. 175, tak. To jaki to jest? Nie znam takiego. Cross. No, crossowy. Nie znam takiego, jeszcze nie widziałem. Wyślałem zdjęcie. Dobra. Chociaż czegoś nie wiem o KTM-ie. Bardzo ładny. A który rok? 2014. Ale 175 nie znam takiego KTM-a. 125, 250, 300? To jest taki pośredni. Pośredni. Tak, wyślę zdjęcie. To jeszcze nie widziałem takiego nigdy. No to super, to będziecie razem śmigać. No będziemy to dobrze. Śmigać, będziemy śmigać. No. Niech się nie psuje, tak, niech chodzi dobrze. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.